8 lipca, niedziela. Zapraszam do analizy weekendowej. W tym tygodniu na wykresie indeksu WIG20 powstała biała świeca z takim wyraźnie większym górnym cieniem, która no nie zdołała do końca, ale tak no powiedzmy sobie w znacznym stopniu przykryła czarny korpus z poprzedniego tygodnia, taki, którym to powstał taki ala pinbar, coś w tym stylu. No widać wyraźnie, że strefa tutaj 2100 jest tą strefą, która w jakiś sposób no, na razie broni, natomiast to, co wykonało się w tym tygodniu, w żaden sposób nie odsuwa od nas jak gdyby tego wskazania na kontynuację tego trendu spadkowego. No, nic w każdym razie się nie zadziało, aby w tym tutaj całym tygodniowym interwale uznać, iż do jakiejś zmiany tego trendu spadkowego dochodzi. No jesteśmy, jak już wspomniałem, tuż ponad jakąś strefą, ale jeżeli dobrze pamiętamy i to widzimy, to mimo wszystko na przykład linia trendu wypada nieco niżej. Strefa bardzo istotna jest też nieco niżej. To wszystko wskazuje, że tu jednak rynek chyba będzie chciał mimo wszystko dojść. Jak to wygląda w ujęciu dziennym? W ujęciu dziennym widzimy wyraźnie, że no, mieliśmy najpierw w środku tygodnia, w środę bodajże, przy mimo wszystko bardzo niskich obrotach wybicie tutaj strefy oporu, czyli tych poprzednich szczytów tutaj, które kształtowały się i tego dołka. To otworzyło jak gdyby drogę do ataku na kolejną strefę oporu i być może nawet wybijania zakresu overbalansu, idąc dalej, zmiany tendencji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że w czwartek i w piątek, na może nie, że przy jakimś wielkich obrotach, ale jak widzimy przy wyraźnie większych obrotach, przy wyraźnie większej aktywności, kontynuacji tego nie było, wręcz przeciwnie. No i teraz jeszcze czwartek, po czwartkowej sesji mówiłem tutaj w swoim komentarzu porannym, że no, na tę chwilę wygląda to, jest to, nazwijmy to, możemy powiedzieć jako taki no a la retest, tak, ale w tej chwili już widzimy, że piątkowa świeca mimo wszystko zeszła troszeczkę poniżej tej strefy i zaczyna się robić ciekawie. To znaczy się, żebyśmy byli, że tak powiem, świadomi, no jest wybicie i jest tego tutaj szczytu, to czyli ostatniego potwierdzonego szczytu w tym ruchu spadkowym, a zatem mimo jak gdyby z niskiej intensywności wyrażonej obrotami na tym wzroście, no jest tutaj możliwość, że rynek zrobi tylko jakąś korektę i jeszcze raz pójdzie do góry, tak, w ramach większej korekty. No i powiem szczerze, że taki wariant wydaje się dość, że tak powiem, mocno prawdopodobny. Natomiast nic to nie zmienia, jeśli chodzi o no, jak gdyby ten szerszy wymiar czasowy, tak? Tutaj tak naprawdę dopóki nie wyjdziemy, nie wybijemy po poziomu 2270, 2280, no to możemy mówić tylko i wyłącznie o korekcie tutaj tego ruchu ostatniego. A jak pamiętamy z wykresu tygodniowego, no też, że tak powiem, no nic dobrego tutaj dostrzec nie można. Jeśli chodzi o indeks WIG szerokiego rynku. Na indeksie WIG sytuacja jest bardzo zbliżona, to znaczy też biała świeca, tutaj w całości przykrywająca korpus poprzedniej czarnej, a więc można mówić o jakimś objęciu i oczywiście tak jak samo przy indeksie WIG20 czy właśnie tutaj, no trudno jest tak całkowicie zbagatelizować tą formację, no bo jednak jest to jakiś objaw no, wzmożonego ataku popytu, tylko trzeba zdawać sobie sprawę, że
Zarówno na indeksie WIG20, jak i tutaj na indeksie WIG miejsce może nie jest idealne. Gdyby one było troszeczkę niżej. A poza tym sama formacja wiosny, że tak powiem, nam nie uczyni. I tu widzimy wyraźnie, że rynek po dojściu do strefy oporu wynikającej tutaj z tych wyższych interwałów, tutaj widzimy strefa jest tego szczytu, gdybyśmy chcieli, możemy jeszcze ją tutaj, że tak powiem, dopasować do tego, co mamy tutaj w tym, nazwijmy to, o niższym, że tak powiem, zakresie. No i teraz gdybyśmy wzięli tutaj, spojrzeli, no to ona jest tutaj znacznie szersza niż ten szczyt, ale obejmuje za to te wszystkie swoje dołki tutaj po drodze i te, które właściwe. No i widzimy, że to jest dojście do strefy i odbicie, czyli tutaj na razie no mamy jakąś ewentualną formację, która musiała zostać ona potwierdzona i wybita. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres indeksu WIG od strony dziennej, no to tu sytuacja wygląda jeszcze troszeczkę gorzej, tak? Bo choć ten tutaj rozmiar jest pokonany, ale to tam jest najmniej istotny element, ponieważ tutaj mogło powstać coś innego, a nie powstało. Natomiast na wykresie dziennym widzimy dojście do strefy oporu, pin bar 1 i teraz drugi pin bar, właściwie no może nawet coś innego niż pin bar, bo to jest czarna świeczka, potwierdzenie, czyli tak naprawdę powstał tu układ gwiazdy porannej, wieczornej, przepraszam. To tak wygląda indeks WIG w ujęciu dziennym. Jeżeli teraz przyjmijmy teraz ten rozkład obrotów, no jest on wręcz idealny do tego, aby rozpocząć spadki, to znaczy się największy właśnie na tym szczytowym momencie i można myśleć o tym, że ten rynek będzie próbował kontynuować spadki. Co może się tu jeszcze wydarzyć? No, musimy brać pod uwagę, że tak jak powiedziałem już wcześniej, rynek tutaj wyszedł na ten szczyt. Jeżeli teraz okaże się, że nie zostanie potwierdzony, czyli nie zostanie wybity ten poziom tej białej, otwarcia tej ostatniej, właściwie ostatniej w tym tutaj ruchu białej świecy, tylko rynek ruszy do góry i wybije nowy szczyt, no to będziemy mieli już układ, nazwijmy to, tworzenia się jakiegoś większej korekty, bo na tę chwilę, no wybiliśmy tutaj ten ostatni, naruszyliśmy, o tak powiedzmy, ten ostatni potwierdzony szczyt, czyli jest możliwość zmiany tej tendencji. To musimy niestety uwzględniać. Fakt faktem, overbalance jest powiedzmy przeciwny temu, że zmiana trendu, ale jeśli chodzi o wyższe szczyty, wyższe dołki, no to mamy tutaj możliwość zmiany tej tendencji od tego miejsca, czyli na razie rozpatrujemy to w tym układzie. Czyli mogłaby tu powstać jakaś nieco większa korekta. Z tym, że tak jak tutaj już na samym początku powiedziałem, dojście do oporu jest reakcja w postaci pinbara i to jest jeszcze rzecz naturalna. Natomiast tu już się zaczyna robić o tyle ciekawiej, że jest potwierdzenie w piątkowej sesji i tak jakby rynek chciał mimo wszystko już lecieć dalej z powrotem w dół. Jeśli chodzi o MWIG, to tutaj nic dobrego na razie, cały czas próba podniesienia, zejście, pin bar prospadkowy, tak jak powiedziałem już tydzień, 2 tygodnie temu, wydaje się właściwie rzeczą no, bardzo, bardzo prawdopodobną, że tu rynek powinien testować okolice 4000, a nawet 3900 punktów. Jeżeli teraz spojrzymy na indeks od strony dziennej, no to idealny układ jakiejś korekty pędzącej, gwiazda poranna na strefie oporu, no nic dodać, nic ująć, patrzeć tylko w dół, dalej, gdzie ten rynek będzie dalej spadał. Teraz DAX i S&P. Na tygodniowym DAX-ie mamy tutaj objęcie osy na linii trendu. Po układzie ABC, no nic innego jak tylko patrzeć na rozpoczęcie nowego impulsu wzrostowego.
Tak to wygląda w tej szerszej skali, czyli mamy tutaj, jeśli tak powiem, dojście do linii trendu, jest jakaś strefa wsparcia, zakończenie, teraz wyjście impulsu ponad ostatni potwierdzony szczyt, teraz wykonanie już korekty ABC, mamy na tą chwilę już korektę jakąś ABC, czyli mamy powód do tego, aby uznać, iż ta korekta dobiega końca. Mamy silną formację odwrócenia, właściwie taką podwójną troszeczkę, bo tutaj taka świeca z dolnym cieniem odbijająca od tego, tutaj formacja odwrócenia w postaci, tak jak powiedziałem, już objęcia hossy. A więc mamy znaki, które wskazują, że rynek powinien rozpoczynać nowy impuls. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to mamy tutaj przy wykresie dziennym moglibyśmy, jeżeli dobrze tutaj spojrzymy, no wyznaczyć sobie taką jak gdyby delikatną formację podwójnego dołka. I co najważniejsze, tu ten wzrost miał miejsce przy mniejszych obrotach, ale wybicie tej linii szyi miało już jak gdyby wyższe obroty, a więc swego jak gdyby rodzaju potwierdzenie wybicia tej linii szyi podwójnego dołka. Oczywiście przed nami tutaj na DAX-ie, jak teraz widzimy, zaraz miejsce silnej strefy oporu, wynikające tutaj z tego jak gdyby dołka i w ogóle, no tutaj widać, że reakcje były na tą strefę, czyli poziom około 12600, a troszeczkę wyżej, 12700 groszami, zakres długości tej tutaj fali korekcyjnej po tym pierwszym tutaj spadku, ale no powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili rynek wygląda dość optymistycznie, czyli mamy wybicie linii szyi, mamy potem jej retest w piątek, jednak pozostanie na poziomach wyższych, no to by sugerowało pójście do góry. No i teraz powiem szczerze, że jeżeli tymi kategoriami patrzymy, to trudno jest tutaj dostrzec, jak ten nasz rynek miałby wojować w dół, skoro tu się zapowiada wszystko, że tak powiem, do góry. No ale prawdą jest też taką, że musimy sobie zdawać sprawę, że zakończeniem ewentualnym tej tutaj fazy spadkowej, fazy korekcyjnej, takim potwierdzeniem, który mocno by na to wskazywał, będzie wybicie poziomów tu w okolicach 2750, czyli właśnie zakresu overbalance oraz tutaj tego szczytu tutaj, który miał miejsce po tej luce cenowej. Więc jeszcze troszeczkę miejsca jest i no zresztą gdzie jest powiedziane, że musimy zrobić to samo, co taki sam kierunek jak inne indeksy. I teraz indeks S&P. Tutaj widzimy sytuacja o tyle podobna, że na linii trendu, po dojściu do strefy wsparcia, co prawda, no już niejednokrotnie mówiłem, osobiście wolę test strefy wsparcia. Takie odbicie od jej górnego ograniczenia zawsze pozostawia u mnie pewien niedosyt, ale no jest potwierdzenie w postaci silnej, nazwijmy to w cudzysłowie, formacji objęcia hossy, no bo jak tu mówić o formacji objęcia hossy, skoro spadek miał miejsce na bazie właściwie jednej świecy do tej pory, tak, i druga była tam już tą świecą, która bierze udział w tej formacji, ale wymowa tego jest taka, że no mamy tutaj jakieś pozytywne zatrzymanie na strefie wsparcia, nie bez wybicia tego dołka, no, czyli jest rynek przygotowany do tego, aby zaatakować strefę na 2800, no i jak ją wybije, to w dalszej kolejności atakować strefę na poziomie 2850. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny indeksu S&P, no to tu widzimy taką kwestię, gdzie rynek no, zrobił tutaj moim zdaniem jakiś ruch spadkowy, doszedł do strefy oporu i faktycznie odbija. No i co? No, co mam powiedzieć? No, tak naprawdę trzeba by było patrzeć na nowe szczyty, ale osobiście też dopatruję takiej ewentualnie możliwości, w której to, nazwijmy to, tutaj mieliśmy do czynienia z jakimś spadkiem, po którym następuje
korekta, jeżeli okazałoby się, że strefa 2780 zatrzyma tutaj te rejony, zatrzymają, to mogłoby dojść nawet do kolejnego spadku. Na tę chwilę faktem jest, że mamy zatrzymanie na poziomie szczytu, mamy utworzenie formacji odwracającej przenikania, mamy pozytywne jej potwierdzenie i mamy wzrost wybijający tutaj dość znaczącą, też jak widzimy tutaj dość znacząca strefa, luka cenowa sprawdzana. Widzimy, że tutaj cena to respektowała, przecież jeszcze nawet tutaj na tym fragmencie, gdybyśmy przesunęli, proszę bardzo, tutaj tak samo, to jest wszystko respektowanie ceny, to widzimy, że to jest istotna cena. Ona teraz została przebita, w związku z tym być może jakiś krótki retest i dalej. No i tutaj trzeba zakładać, że skoro po takim wariancie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że rynek będzie szedł w kierunku wybicia tego szczytu tutaj na 2800. Tak jak powiedziałem, no powinien wybijać, jedynie co, to ja mogę stwierdzić, że tutaj pewnego rodzaju zagrożenie może czekać na ten, nazwijmy, popytową część rynku, tu dokładnie w rejonach 2780. No, jeżeli by się okazała ta strefa strefą nie do przejścia i doszłoby tutaj do zmiany kierunku, to moglibyśmy być świadkami zejścia co najmniej tutaj do okolic 2670, ale na tę chwilę widzimy tutaj prowzrostowy układ.